Halo Peter, więc witam Ciebie, trochę oszołomiona sytuacją, witam wszystkich słuchaczy, widzów, ej, w ogóle wszystkich tutaj, bo jest nas bardzo dużo, nigdy w życiu nie byłam w tak dużej ilości osób tutaj na tej kanapie, więc dziewczyny, teraz wszyscy razem krzyczymy raz, dwa, trzy, hej wszystkim, raz, dwa, trzy, hej wszystkim! Właśnie, jest nas bardzo dużo, ale ze mną jest też pierwsza uczestniczka, czyli Marta. Cześć. Cześć, cześć Marta, powiedz, przyjechałaś skąd? Z Chojnic. Z Chojnic, a to koło Szczecinka jest tak niedaleko, w sensie ja jestem ze Szczecinka, dlatego kojarzę. No tak, coś koło tego. No coś koło tego, nie ma pojęcia gdzie to jest, ale to nie jest ważne. Piękny uśmiech, piękna dziewczyna, w ogóle wszystkie jesteście piękne, chciałam wam powiedzieć. I ślicznie wyglądacie, a ja już powiedziałam, że się czuję stara i brzydka przy nich, no... Takie życie. Tutaj babcia robi jakiś sabotaż tutaj, próbuje ukraść show. Dobra, Martucha, co ty będziesz śpiewać dzisiaj dla nas? Zaśpiewam dzisiaj Shelter. Shelter. Co czujesz w związku z tą piosenką? Nie wiem, utożsamiasz się z nią, czy tak jakoś wyszło, że ją śpiewasz? Na początku chciałam śpiewać kilka słów, ale potem jednak nie mogłam i stwierdziłam, że Shelter sobie przetłumaczyłam oczywiście tekst, bo jest po angielsku. No i tak się, no bardzo się utożsamiłam z tą piosenką. Okej, a jeżeli chodzi o samą Sylwię Lipkę, jak bardzo ją kochasz? Bardzo, bardzo. Byłaś na koncercie? Byłam. No to ja Ciebie zapraszam do Petera i trzymam mocno kciuki. Wszyscy czekali na ten moment, ale już teraz Marta jesteś w pełnej okazałości widoczna i przygotowana, mam nadzieję, do dzisiejszego występu. Powiedz mi, jak emocje na chwilę obecną, bo to już za chwilę nastąpi. O Boże. Nie, no to nie jest do opisania. Powiem Ci tak, Marta, nie wiem, czy w tej chwili Sylwia Lipka słucha tego programu, ale jedno jest pewne, z racji, że będziemy go udostępniać na YouTubie, więc przy okazji pozdrawiam wszystkich, którzy w tej chwili oglądają nas na YouTubie i zapraszamy w każdy piątek od godziny 18 na live'a na radioyoungstars.pl. No to możesz coś na przykład powiedzieć Sylwii w tej chwili. Ona prawdopodobnie to usłyszy. Sylwia, jestem Twoją fanką bardzo wielką i bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Słuchajcie, ja w tym momencie na grupie Ananasy Sylwii aktywuję ankietę. Marta Wieczorkiewicz, Olga Brusinowska, Wiktoria Pyrdoł, Karolina Gruszka, Daria Pleśman, Wiktoria Kościelna, Emilia Golec i Julianna Szczurkowska. Wszystkie w tej chwili podlegają waszemu głosowaniu. Głosowanie właśnie w tej chwili zostało udostępnione przeze mnie na grupie Ananasy Sylwii. No i najpewniej za chwilę administratorka grupy już ten post zaakceptuje. Zanim więc będziesz miała szansę, Marta, tutaj wystąpić, powiedz w ogóle, czy nie wiem, masz swój jakiś fanpage, może masz jakąś swoją grupę, może jakiś Instagram, coś co byś chciała zapromować i wykorzystać ten program do pokazania siebie wśród dzisiejszej publiczności. Mam kanał na YouTubie Marta Wieczorkiewicz. Aha, po prostu. I to tyle. Jeżeli chodzi o twoje te. No dobra, w takim razie Marta, ja mogę powiedzieć tyle, że już za chwilę zaśpiewasz nam utwór Shelter. Trzymam kciuki, żeby wyszło tak, jak sobie tego życzysz. No i co ja mogę powiedzieć? No, życzę ci jak najlepszego wyniku. Za chwilę na naszej stronie internetowej, w zakładce Teraz Gramy, rozpocznie się to właśnie bardzo istotne głosowanie na Martę. No i wtedy będziecie musieli już podjąć oczywiście bardzo istotną decyzję. Tak albo nie, bo tylko taka jest możliwość. To głosowanie w zakładce Teraz Gramy na samym dole. Tam się pojawią dwa kółka. I oczywiście musicie wybrać to prawidłowe, którym chcecie zagłosować. Głosowanie także już jest dostępne z tego, co widzę na grupie Ananasy Sylwii, więc tam już również możecie zacząć oddawać głosy i do 20 możecie głosować. No i oprócz tego głosowanie SMS-owe. Przypominam, że na Martę wysyłacie SMS o treści rys, spacja, 1 i takiego SMS-a wysyłacie pod numer 7168. Koszt SMS-a to tylko złotówka i 23 grosze z VAT-em, więc bardzo niewiele. Można wysyłać dowolną ilość SMS-ów z dowolnej ilości numerów. Z tego samego numeru można wysłać 100 SMS-ów, jak się uprzecie. Nie ma żadnego problemu. Wysyłajcie ile chcecie. Wspierajcie Martę. A już teraz Marta, trzymam kciuki i życzę powodzenia. Ruszamy. To jest talent. Poznajcie ją już teraz. Martę. Grać częściej czy rzadziej? Zagłosuj na to nagranie na www.radioyoungstars.pl. Don't know what to say. How about you? You don't want me to stay. Even if we can't forget the past,
We tried to be the best. It was never so much harder before. Just don't hide the emotions. No trouble of your fears. I beg you. You know we can repeat it. Just believe and listen to your heart. Don't let your spirit shine. We can always find another way just to make this happen. Tucked away in case. Let me swear, we can't forget those days. We felt confused but safe. We can always stone, I can't resist. It's a sweet surrender. Hear the sound of my heart. Try to stay in my hideout. Stand alone in the crowd. Here's my heart and your shelter. Here's my heart and your shelter. That it's not true. Never say it, I need you. It's so hard to believe that it's gone, that it's over now. Tell me that it's not true. Never say it, I need you. It's so hard to believe. Hear the sound of my heart. Try to stay in my heart. Stand alone in the crowd. Here's my heart in your shelter. We can just leave the past. I beg you, just take another chance and piękne to było, Marta, naprawdę mówię, że muszę przyznać i muszę ci to powiedzieć otwarcie, że śpiewasz pięknie, rewelacyjnie. Dawkę, prezentację muzycznych nowości tygodnia Radia Youngstars. W każdy poniedziałek od 16 gram dla was wyłącznie najnowsze kawałki prosto z wytwórni muzycznych. Zajdźka w Radiu Youngstars. Peter, zapraszam. Autopromocja. Tak, dżingla się włączyły, widzisz, tak to jest w Radiu Youngstars. Ja powiem w ten sposób... Prowadziłem program Fanta Future Youngsters, tak samo z Gosią byliśmy i uczciwie ci powiem, że gdybyś wystąpiła na takim poziomie podczas programu Fanta Future Youngsters, to byłoby naprawdę super i myślę, że miałabyś szansę gdzieś tam nawet dalej dotrzeć, może nawet gdzieś naprawdę bardzo, bardzo daleko. Super, naprawdę początek programu, jestem pod dużym wrażeniem, antena twoja, możesz przekazać kilka słów do słuchaczy, proszę bardzo. Ja proszę tylko o głosy. No i chyba tylko tyle. Będę bardzo wdzięczna. Interesuje cię i pewnie, pozdrawiam. Interesuje cię zapewne, ile dostałaś głosów w tym momencie, prawda? No. No, to tak czy nie? Tak. Jeżeli cię to interesuje, a zakładam, że cię interesuje, no to mam dla ciebie naprawdę dobrą wiadomość, bo dostałaś 56% głosów na tak. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Dobra, wszyscy cię kojarzą z czatu, z radia, z eventów, ale powiedz mi, jak ty się tu znalazłaś, bo no dobra, ja wiem, że śpiewasz, ale skąd się wzięła twoja pasja, od kiedy śpiewasz, bo to intryguje. Ja ogółem śpiewam od dziecka, w sensie śpiewałam w jakimś chórze, w jakichś scholach i różnych takich przedstawieniach, a tak śpiewaniem nigdy się nie zajmowałam, to raczej była po prostu tylko moja pasja, tutaj się zgłosiłam, no i jestem. Pasja pasją, ale 100 lat mi tutaj zaśpiewa, jak miałam urodziny, więc jeszcze raz dziękuję. No powiedz mi, jak się czujesz w repertuarze Sylwii Lipki?
Ogółem bardzo dobrze. I specjalnie wybrałam piosenkę, która jest żywa, więc będę mogła sobie potańczyć. A co pośpiewamy z tobą, bo my tutaj będziemy na pewno śpiewać. Pośpiewać sobie ze mną piosenkę Został tylko dzień. Został tylko dzień, wakacje kiedyś muszą skończyć. Tak, to była taka mała, może Peter w końcu mnie weźmie do programu. Dobra, ja cię zapraszam, trzymam kciuki, no i powodzenia. Już chyba gotowa jesteś, Olga, co z tego co widzę? Już słuchaweczki tak. Założone, bardzo dobrze. No to ruszamy za moment z tym właśnie wykonaniem. Talent. Poznaj się ją już teraz. No to co, Olga, nie będziemy czekać, tylko od razu zaczniemy śpiewać. Co ty na to? Tak. Śpiewamy? Tak. Lubisz tak. Śpiewać? Kocham śpiewać. To teraz się promuj. Fejsy, Instagramy, grupy, korzystaj. Dobra, to ja zapraszam na mojego fejsa Olga Prusinowska. Zapraszam na mojego Snapchata Olka przez 2AXD1. No i zapraszam na mój profil na YouTubie, gdzie czasami wchodzą jakieś nowe covery. Tak. Nazwa YouTube'a jest Olka przez 2AXD1, tak jak wszędzie. No dobra, w takim razie słuchajcie, rozpoczynamy już teraz wykonanie Olgi w utworze Został tylko dzień. Ja zostawiam ciebie z muzyką, pięknymi podkładami, które otrzymaliśmy do oryginalnych wersji, oczywiście Sylwii Lipki, bezpośrednio od Jadiego Owsianika. Pozdrawiamy serdecznie producenta niesamowitego Sylwii. No i już teraz Olga, antena dla ciebie, pokaż co potrafisz. Głosowanie ruszyło, w zakładce teraz gramy. Nie wiem, czemu nagle zawirował świat. Chciałam tylko tego, co mi mogłeś dać. Serce aż mi skacze do samych gwiazd. Wow. Nie przyznam nigdy się, chyba że ty też. Hej, proszę uszczypnij mnie, powiedz czy jak ja teraz czuję się, ty też. Jeśli słyszysz ten sam brzeg, odezwij się. Został nam tylko dzień, wakacje muszą kiedyś skończyć się, ty też. Nie traćmy więcej chwil, no chociaż dziś. Jesteś zagadką, niełatwo jest rozwiązać cię. Kluczyk, kłódka, wymówka tu nie wchodzi w grę. Twoje oczy krzyczą paletą praw. Wow. Nie przyznam nigdy się, chyba że ty też. Hej, proszę uszczypnij mnie, powiedz czy jak ja teraz czujesz się, ty też. Jeśli słyszysz ten sam zew, odezwij się. Został nam tylko dzień, wakacje muszą kiedyś skończyć się, ty też. Nie traćmy więcej chwil, no chociaż dziś. Wiesz, siedzimy tak sobie, a ona się pyta, kim on jest? A ja na to, no wiesz, ten przystojniak z wakacji. I wtedy zrobiło mi się tak strasznie, strasznie głupio, rozumiesz? Bo to był jej były chłopak. No po prostu sama, wiesz, myślałam, że pęknie ze złości. Wyobrażasz sobie, jaką musiałam mieć minę? A ja przecież nie miałam o tym zielonego pojęcia. Hej, proszę uszczypnij mnie, powiedz, jak ja teraz czujesz się, ty też. Jeśli słyszysz ten sam zew, odezwij się. Hej, został nam tylko dzień, wakacje muszą kiedyś skończyć się, ty też. Nie traćmy więcej chwil, no chociaż dziś. Hej, proszę uszczypnij mnie, powiedz, jak
teraz czujesz się ty też. Jeśli słyszysz ten sam step, odezwij się. Hej, został nam tylko dzień. Wakacje muszą kiedy skończyć się, ty też. Nie traćmy więcej chwil, no chociaż dziś. Piękne wykonanie, Olga Prusinowska. Wielkie dzięki za to wszystko, co nam zaprezentowałaś. No i teraz zasadnicza kwestia. Jak myślisz, ile tam będzie tych procent u ciebie? Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Marta miała 56. Podobało ci się, jak zaśpiewałam? Tak. Podobało się. Tak. A jak bardzo się podobało? Bardzo, no bardzo ładnie. Marta bardzo delikatnie zaśpiewała. No, ta piosenka jest delikatna, więc mi się bardzo podobało. No to powiem ci w ten sposób, że chyba się ludziom też bardzo, bardzo podobało twoje wykonanie, ponieważ dostałaś naprawdę dużo. 54% to tylko 2% mniej, czyli tak naprawdę bardzo dużo. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Gratulacje dla ciebie! Dziękuję. Dobra, możesz podziękować. Proszę bardzo, antena twoja. No to tak, dziękuję wam za głosy. Nie spodziewałam się, że naprawdę to będzie aż 54%, więc jestem wam bardzo wdzięczna. No, dziękuję. Tyle. Przypominam o SMS-ach. Na Olgę wysyłacie SMS-y o treści Rys Spacja 2 pod numer 7168. Rys Spacja 2 pod numer 7168. Koszt złotówka i 23 grosze z VAT-em. Dzięki wielkie, Olga. Podobało mi się to, co zaprezentowałaś. Na pewno, powiem szczerze, jeżeli tak byś zaśpiewała w trakcie tego nagrania castingowego, tak jak dzisiaj, to byłaby ta nota wyższa. Czyli zaprezentowałaś się na żywo lepiej niż na tych nagraniach. Także chyba adrenalina działa u ciebie, tak, na korzyść. Także naprawdę fajnie. Gratulacje. Dziękuję. Dzięki bardzo. Trzymaj Dzięki, się. Pa. Jesteśmy na antenie po raz kolejny. Ze mną kolejna uczestniczka. Tym razem Wiktoria, kolejna piękna, młoda, zdolna. Ja no po prostu jestem zachwycona dzisiejszą atmosferą, bo wszystkie dziewczyny są tak radosne, ale nie o mnie mowa, nie o wszystkich dziewczynach, tylko o Wiktorii. Ja ci przekazuję mikrofon i powiedz nam, co będziesz dzisiaj śpiewać i jak się czujesz z tym repertuarem. No to dzisiaj zaśpiewam piosenkę Sybilki oczywiście. Kilka słów. No repertuar, powiem o piosence. O, piosenka jest śliczna, ale niestety taka beznamiętna. No, nie potrafię się wczuć w tą rolę i zaśpiewać tak idealnie, ale to chyba każdy tak ma. Ja nie wiem, bo nie śpiewam, ale wydaje mi się, że pójdzie ci bardzo dobrze z racji tego, jak pewnie tutaj się wypowiadasz, że naprawdę trzymam ogromnie kciuki. Dziewczyny, trzymacie kciuki? Pokazujemy do kamery. Wszyscy trzymają kciuki, ja ciebie zapraszam do Petera. No i co? Daj z siebie wszystko. Wiktoria, przyspieszyliśmy trochę reklamy, żeby cię już bardziej nie stresować. Kilka słów, podkład gotowy. Mam nadzieję, że ty również. Głosowanie za chwilę rozpocznie się w zakładce Teraz Gramy. Na samym dole tam będą dwa kółka, tak albo nie. Klikajcie, bo to bardzo ważne. Tutaj każdy głos się liczy. A ja już teraz, Wiktoria, zostawiam ciebie razem oczywiście z Sylwią Lipką i jej piękną piosenką Kilka słów. Proszę bardzo. Spójrz, gwiazdy oddają swój blask. Tylko po to, byś ty ciągle mógł tu być. Spójrz, jak słońce gładzi twą twarz każdego dnia, nawet gdy nadziei brak. A ja, choć wiem, że nie powinnam, jestem naiwna i żyję w snach. A ty, choć wiem, że tego chcesz, mówisz mi nie tu i nie dziś. A co jeśli ten dzień już nie powtórzy się, a chwili, która jest, już nie będzie? A co jeśli ta noc jest właśnie jedną z tych, która oprócz tu nie liczy się nigdzie więcej?
Gwiazdy oddają swój blask tylko po to, byś ty ciągle mógł tu być. Spójrz, jak słońce gładzi twą twarz każdego dnia, nawet gdy nadziei brak. A co jeśli ten dzień już nie powtórzy się, a chwili, która jest, już nie będzie? A co jeśli ta noc jest właśnie jedną z tych, która oprócz tu nie liczy się nigdzie więcej? A co jeśli ta noc jest właśnie jedną z tych, która oprócz tu nie liczy się nigdzie więcej? Że tak powiem, Wiktoria, ile ty masz lat? 13. 13 lat. No to śpiewasz fenomenalnie, jak na wiek naprawdę 13 lat. Jestem pod dużym wrażeniem. To, co zaprezentowałaś właśnie na grupie Jupiterki w trakcie talentobrania, to, co zaprezentowałaś w ramach swoich nagrań, później w innych grupach i tak dalej, to potwierdziłaś tym teraz wykonaniem. Ja jestem pod dużym wrażeniem. Jest bardzo czysto, jest bardzo w tempie i do tego wszystkiego dużo w tym emocji, dużo w tym jakiegoś takiego uczucia, że wiesz, co śpiewasz i potrafisz to przekazać głosem. Mi się bardzo podobało. 63% od uczestników, od słuchaczy, którzy byli dzisiaj z tobą. Kilka słów do nich, proszę bardzo, antena twoja. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy, które są teraz i które będą jeszcze do końca audycji. No i to tyle. To tak na szybko jeszcze, Wiktoria, jakieś twoje, nie wiem, grupy, Facebooki, Instagramy, wypromuj się, proszę bardzo. No to na YouTubie nazywam się Wiktoria, tak normalnie. A tak wszystkie social media będę pisała na swoim profilu na Facebooku. Wiktoria Pyrdą. Tak, Wiktoria Pyrdą jest w tym momencie. Jeżeli chcielibyście zagłosować na grupie Ananasy Sylwii, to zróbcie to szybko, żeby również Wiktoria głosy otrzymała, bo jestem przekonany, że naprawdę na to zasługuje. Mi się bardzo podobało. Jeszcze raz muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem. Jak na taki wiek, to śpiewasz po prostu tak, jakbyś miała z 5 lat więcej. Przynajmniej. Także wyprzedziłaś pod tym względem naprawdę swój wiek. Mogą być rodzice z ciebie dumni, a naprawdę... Muszę przyznać, że jest super. Gratulacje jeszcze raz. Dziękuję. Więc ze mną jest Karolina, kolejna uczestniczka. Tutaj w lokach, taka piękna. Ja w ogóle jestem zachwycona urodą i talentem wszystkich dziewczyn. Powiedz mi, co śpiewasz i jak się czujesz z tym repertuarem. No i coś o sobie możesz też na przykład powiedzieć. No to ogólnie jestem tutaj najstarsza i trochę się tak dziwnie czuję. Lat? 16. Ja mam 23. Ale śpiewam piosenkę Zobacz i jest mega pozytywna i też chciałabym się tak jakby zgrać tą piosenką i mam nadzieję, że mi się to uda. A będziesz biegła jak ona w teledysku? Nie, będę stała. Ale myślę, że jakbyś tak zaczęła truchnąć, to chyba nie byłoby najgorzej. Śmiesznie by to wyglądało. A może spróbuj. Może następnym razem, jak to kiedyś przyjdzie. Dobra, dziewczyny, teraz okrzyk dla Karoliny, 3-4. Trzymamy kciuki, zapraszamy do Pidera. Dobrze, Karolina, jesteś już w tej chwili w pełnej okazałości widoczna na wizji, wysoka dziewczyna jesteś. Prawie kamera cię nie umieściła, nie zmieściła, ale na szczęście się udało. To dobrze. Także co, będziemy zaczynać, nie? Oczywiście. No to co, no to głosujcie, w zakładce teraz gramy na Karolinę. Możesz też coś powiedzieć, dlaczego mają na ciebie głosować? No, czemu mają na mnie głosować? No, nie zmuszam do głosów, tak. Jeśli się spodobam, to głosujcie. I naprawdę z całego serca proszę o te głosy i mam nadzieję, że się spodobam. I także zapraszam na moje wszystkie social media. Karolina Gruszka praktycznie wszędzie, więc no. No, a lubisz gruszki? Tak, bardzo. Tak, a jabłka czy gruszki są lepsze? Gruszki. A jednak, no dobra. No to co, rozpoczynamy w takim razie twoje wykonanie, a wy głosujcie w zakładce, teraz gramy. Startujemy! Zobacz, jak kwitnie świat, ty mnie nie trzymasz w dłoni. Zastanów się, skąd uśmiech ten. Nie chcę zejść, o nie, jestem już w połowie drogi. Nie ma siły, by mnie gonić, z tobą chciałam spędzić dzień. To się nawet nie chce zmieścić w głowie. Jak sięgałeś mi sens powiek, przy tobie z nudu spadł.
cię chcę. Przestałam już dawno biec i tak nie złapiesz nigdy mnie. Nie będę, będę starać się, tak to ja. Zobacz sam, jak kolorów nabrał mu świat. Mogłeś tu obok stać, a nie szczędzić czas. Teraz dzień pachnie wzem na nowe, mam ochotę i śpiewam, kiedy śpiewać chcę. Bo chcę non stop, pierwszy raz tak wolna, czuję się jak tak, podlecę tam, gdzie woła mnie wiatr. To się nawet nie chce zmieścić w głowie, jak sięgałeś mi sens powiek, przy tobie z nudów spać się chcę. Przestałam już dawno biec i tak nie złapiesz nigdy mnie. Nie będę, będę starać się, tak to ja. Zobacz sam, jak kolorów nabrał mu świat. Mogłeś tu obok stać, a nie szczędzić czas. Tak to ja. Zobacz sam, jak kolorów nabrał mu świat. Dobrze wiem, czego chcesz, że wiem, czego chcesz. Ujrzałam to we śnie, nie będę więcej łasić się. Obudź się, no weź na wspólne chwile, już za późno. Dużo pięknych słów na próżno, chciałam tobie tyle dać. Chyba robisz sobie ze mnie żarty, ile można walczyć z wiatrem. Następnym razem bądź na czas. Choć na starej wspólnej fotografii dobrze wyglądamy razem, wyrzucam ją, zapomnieć chcę. Tak to ja. Zobacz sam, jak kolorów nabrał mu świat. Mogłeś tu obok stać, a nie szczędzić czas. Tak to ja. Zobacz sam, jak kolorów nabrał mu świat. Dzisiaj zamykam cię w pudle bez dna. Zawsze mogę wyjąć cię, lecz nie pamiętam jak. Kończy się w tej chwili głosowanie, Karolina, na ciebie. Właśnie się skończyło, ja już znam wynik. No i co? Boję się. Fajnie było? Bardzo, bardzo mi się podobało. Aha, czyli chciałabyś częściej. No. No to powiem ci tak, dostałaś 51% głosów, czyli dużo. Cały czas to są bardzo dobre wyniki, bardzo zbliżone. No i teraz kwestia tych SMS-ów. Rys Spacja 4 pod numer 7168. Mi się bardzo podobało. Te góry czasami trochę niedociągnięte były. Właśnie muszę przyznać ci szczerze. Także na to musisz uważać, bo trochę ci się gardło ścisło. No i się w paru kwestiach tam pomyliłaś, no. Tam sytuacja się taka wydarzyła. Ale tak czy inaczej, dobrze, że wybrnęłaś, że się nie zestresowałaś, że nie było płaczu, że nie było łez, nie było ucieczki za ten baner. Baner stoi w miejscu, także wszystko jest dobrze. Ja ci w każdym razie bardzo dziękuję, gratuluję. No i zobaczymy, jak to będzie trwało do końca. Dzięki. Ze mną kolejna uczestniczka, ze mną jest Daria. Ja w ogóle jestem z siebie dumna, bo zapamiętałam wszystkie imiona. Dzisiaj jestem, ja na fancie tego nie potrafiłam, miałam 4 osoby, a dzisiaj jest 8 pięknych dziewcząt. Po raz kolejny powtarzam, teraz jest Daria. Coś o sobie, skąd przyjechałaś, z kim przyjechałaś i co będziesz śpiewać? Przyjechałam z Konina, przyjechałam z moim tatą i z moją młodszą siostrą i zaśpiewałam piosenkę Minął czas. Minął czas. Jak się czujesz w ogóle z repertuarem Sylwii Lipki i czy ją lubisz? Bardzo dobrze, utożsamiam się z nią i czuję się w niej bardzo dobrze. To teraz może na 3-4 wszyscy krzyczą Daria. Co wy na to? 3-4! Daria! Zapraszamy do Pitera! No to co, nie będziemy przedłużać, tylko od razu rozpoczniemy twoje wykonanie utworu Minął czas. A gdy już minie twój występ w tym studio, to jakie będziesz miała uczucie? Ja będę, myślę, że będę z ciebie zadowolona. No to trzymam kciuki, żeby było fajnie. Skąd w ogóle przyjechać do nas? Z Konina, to niedaleko. Blisko miałaś.
To w porządku, no to nie będzie tak daleko, jak będziesz się bardzo, że tak powiem, będziesz rozemocjonowana, to dosyć, to nic się złego, że tak powiem, po drodze nie stanie, no bo masz blisko, to tam spokojnie, nie musisz się martwić. Dobra, w takim razie, słuchajcie, nie ma stresu, Daria już teraz prezentuje wam się w utworze Minął Czas, a ja przypominam o głosowaniu w zakładce Teraz Gramy, startujemy! Już prawie rok nie patrzę wstecz, a głodny wzrok odruchem zerka przez ramię. Jak odejść znów, nie wahasz się. Wiem, to był błąd, uwierzy w nas. Na końcu listy zostaniesz sam, bo ja dość mam słuchania twoich wiekinnych rad. Już czas na nowy, lepszy rozdział, bez szans powrotu do bezbarwnych snów. Sam na sam na zawsze już pozostań. Nie ma nas, już zniknął śnieg, a ty bądź zdrów. Minął czas. Od cieni słów nie liczę już, uśmiechów stop, ty z ust do nie ma już nie. Chwilowy szał i płacz przez sen. Kolejny raz nie dam się zwieść urokiem słów, co tak ują w piersi. Precz, gdzie kres, kałuża słów znów po tobie schnie. Już czas na nowy, lepszy rozdział, bez szans powrotu do bezbarwnych snów. Sam na zawsze już pozostań. Nie ma nas, już zniknął śnieg, a ty bądź zdrów. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Nie fatyguj się, już numer nie ten. Nadziei mi brak, że ktoś zdejmie czar. Nie fatyguj się, już numer nie ten. Nadziei mi brak, że ktoś zdejmie czar. Nie będę dłużej tracić tchu na styk wzdór, że znajdziesz czas i będziesz tu. Nie będę dłużej tracić sił na twój ton. Jak długo można iść pod prąd? Już czas na nowy, lepszy rozdział, bez szans powrotu do bezbarwnych snów. Sam na zawsze już pozostań. Nie ma nas, już zniknął śnieg, a ty bądź zdrów. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Nie fatyguj się, już numer nie ten. Nadziei mi brak, że ktoś zdejmie czar. Nie fatyguj się, już numer nie ten. Nadziei mi brak, że ktoś zdejmie żar. Minął czas. Dziękujemy ci bardzo, Daria, za występ. Mamy już wyniki od naszych tutaj słuchaczy, którzy podjęli decyzję. Jak myślisz, jak to tam wyszło? Nie mam pojęcia. A jak będzie, ile to będzie fajnie? Fajnie? Nie wiem, 50? 50. Trochę mniej jest. 39%. Tyle dostałaś głosów od naszych słuchaczy. Gratulacje. No i zobaczymy. Rys, spacja 5 pod numer 7168. Antena twoja, jeżeli chciałabyś coś im przekazać. Nie. Znaczy, chciałabym pozdrowić oczywiście wszystkich. Chciałabym pozdrowić dziewczyny, które już śpiewały i które będą śpiewać. Życzę im powodzenia. No i to wszystko. Dziękujemy ci bardzo. Teraz z nami Wiktoria, która nam co zaśpiewa? Zaśpiewam Masz to coś, Sylwii.
Masz to coś z Sylwii Lipki. Okej, czyli pierwszy singiel, który w ogóle tam, jak to się mówi? Reklamował? Zapowiadał, tak. Debiut? Debiut? Nie chodzi... Nie. Singiel. O tak, debiutancki singiel, to jest to. Jak się czujesz z tym, że to jest twój debiut też? Znaczy, taki, tak, to jest mój pierwszy taki występ większy i czuję się bardzo, jestem bardzo podekscytowana i zestresowana. Właśnie miałeś do czynienia z mediami wcześniej może? Znaczy, występowałam w musicalu i śpiewałam na jakichś konkursach, ale z taką większą rzeczą jak radio jeszcze wcześniej nie. Ja chciałam powiedzieć, że ty się trzęsiesz, biedna. Jezu, weźmy ją jakoś, pocieszmy, powiedzmy, że wszystko będzie dobrze i wszystko będzie od... Tak, wszyscy trzymamy kciuki, znowu, dla Wiktorii, zapraszamy do Petera i będzie dobrze, pamiętaj! Ale powiem ci, że wysoka to ty jesteś. No, 1,74 m. Da się to odczuć, więc słuchajcie, jak macie na przykład 1,80 m, to już ta kamera może was nie złapać, ale tutaj w przypadku Wiktorii się udało, także spoko. Mnie już by nie złapało. Dobra, Wiktoria, w takim razie masz to coś, za chwilę zaśpiewasz nam na żywo. Ja przypominam wam o głosowaniu w zakładce Teraz gramy tak albo nie i o głosowaniu SMS-owym. Rys spacja 6 pod numer 7168. Jeszcze tylko szybko spojrzę, jak to wygląda na ananasach u ciebie na przykład. Tutaj masz 55 osób za sobą. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ja trzymam kciuki, już teraz zaczynamy twój występ. No i co? Życzę powodzenia. Czasem w głowie rodzi się naiwnie, gdzie, że to, co wiem, ty wiesz. O-o. Tysiąc spraw i naście lat znaczenia brak, powoli wpadam w szał. Jej. Dosyć mam tych kłamstw za dnia, szkoda czasu, by w miejscu stać. Wyruszam więc tam, gdzie brzask, gdzie finał i start. Daleko stąd, 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 stąd odnajdę swój ląd. Sterem jest ten, kto nie boi się biec. Daj ponieść się i udowodnij, że chcesz. Wiem, jak to jest błądzić we mgle, gdy skórą deszcz przechadza się, chcesz zejść. Wielkie oczy ma ten strach, więc wdechy dwa, pozbieraj się, spójrz tam. Jej. Szybki jesteś tak jak wiatr, nie ma sensu dłużej tak stać. Wyruszaj, już czas na start, nie czekaj na znak. Daleko stąd, 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 stąd odnajdziesz swój ląd. Sterem jest ten, kto nie boi się biec. Daj ponieść się i udowodnij, że chcesz. Bo ty masz to coś, masz to coś. Niech się dowie o tym świat. Tak, ty masz to coś w sobie, co ci w duszy gra. Ciągle sterem jest ten, kto nie boi się biec. Jesteś tu, lecz szybko już do swego celu nim oburz. Znajdź swój klucz do wszystkich snów, czas usunąć z marzeń kurz. Sterem jest ten, kto nie boi się biec. Daj ponieść się i udowodnij, że chcesz. Bo ty masz to coś, niech się dowie o tym świat. Tak, ty masz to coś w sobie, co ci w duszy gra. Ciągle sterem jest ten, kto nie boi się biec. Na, 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 na. Ale jeszcze to głosowanie się, że tak powiem, zmieniało co chwilę. Było przez chwilę nawet poniżej 30%, więc się trochę wystraszyliśmy, ale zmieniło się to dosyć mocno w pewnym momencie.
Powiem ci tak, możesz być bardzo zadowolona. Ja zanim tutaj podam ci wynik głosowania naszych słuchaczy, moim zdaniem jedno z lepszych wykonań dzisiejszego naszego programu. Naprawdę dobrze śpiewasz, potwierdziłaś ten poziom, który zaprezentowałaś w trakcie castingu. I uważam, że powinnaś się tym zajmować i to nie powinien być jedyny twój udział w jakichś programach muzycznych, tylko rób to dalej i śpiewaj dalej. No i fajnie było, gdybyś miała możliwość jeszcze wystąpienia ponownie w programie. Ja trzymam kciuki, żebyś była w pierwszej trójce, bo chciałbym cię jeszcze usłyszeć w innym repertuarze. Także mi się bardzo podobało, gratulacje. Dzięki. A od słuchaczy dostałaś 57% głosów na tak, gratulacje. O, dziękuję, super. Ze mną jest kolejna uczestniczka, już siódma. Tak. Przedstaw się. Mam na imię Emilka. Zaskoczyłam ją chyba tym, że się musi przedstawić. Jestem z okolic Nysy i zaśpiewam Zapomnieć Chcę. Zapomnieć Chcę. No to jest dosyć trudna piosenka, wolna i ma wspaniały teledysk. I jak się czujesz z takim wyzwaniem? Jestem bardzo podekscytowana i mam nadzieję, że utożsamię się z tą piosenką. No. A jak długo słuchasz Sylwii Lipki? Od roku. A twoja ulubiona piosenka Sylwii Lipki? Zapomnieć Chcę. No to się świetnie złożyło. No to teraz na 3-4 wszyscy bijemy brawa dla Emilki. I zapraszamy do Pidera. O, i teraz mimo, że trochę niższa jesteś wzrostem, to widoczna jesteś dokładnie, jakbyś była tak samo wysoka jak Wiktoria, która była z nami przed chwilą, bo tak to ustawiliśmy na kamerze. No dobrze, w takim razie Emilka, ja już mam wszystko przygotowane, że tak powiem, mam nadzieję, że jesteś gotowa i możemy zaczynać. Jestem gotowa. No to co, głosowanie rusza, w zakładce teraz gramy na samym dole w tych kółkach, a wy posłuchajcie, jak śpiewa Emilka już teraz w utworze Zapomnieć Chcę. Obecności brak, w złudzeniu trwam, ciągle nie mogę spać, gdy myśli zaczynają grać. Zapomnieć chcę na jeden dzień o tym, co nie zdarzy się. Po linie znów każą biec, nie mogę dłużej bronić się. Zapomnieć chcę na jeden dzień o tym, co nie zdarzy się. Po linie znów każą biec, nie mogę dłużej. Tam, gdzie świat uczył nas, gdzie nie iść, dokładnie tam pozbawią nas prastarych prawd. Pokaże czas, czego nie warto się bać. W każdym z nas płynął kiedyś wiary brak. Zapomnieć chcę na jeden dzień o tym, co nie zdarzy się. Po linie znów każą biec, nie mogę dłużej bronić się. Zapomnieć chcę na jeden dzień o tym, co nie zdarzy się. Po linie znów każą biec, nie mogę dłużej. Oh,
Młodzi ludzie, wielka siła. Hej, jestem Olka. Hej, jestem Marta, słucham radia codziennie. Kocham słuchać waszego radia. Radio Young Stars. Emilka, powiem ci w ten sposób, tak sobie w tej chwili zaktualizowałem, jeszcze nie patrzę na SMS-y, ale wynik, który pojawił się ze strony naszych słuchaczy jest... Jak myślisz, obroniłaś pierwsze miejsce czy nie? Nie mam pojęcia. To ci powiem tak, dostajesz 61% głosów od naszych słuchaczy, co jest jednym z wyższych wyników dzisiaj, w sumie prawie najwyższy, bo najwyższy wynik dzisiaj miała Wiktoria Pyrdoł, jeżeli chodzi o wynik głosowania słuchaczy na razie, a ty miałaś 61, natomiast teraz masz łącznie na razie już 172 punkty i jesteś na pierwszym miejscu, więc gratulacje. Dziękuję bardzo. Co chcesz powiedzieć słuchaczom, antena twoja? Naprawdę nie spodziewałam się tego i... Bardzo chcę pozdrowić Sylwię Lipkę, Dominikę Sozańską i Kasię. No właśnie, Dominika Sozańska pięknie zadebiutowała, super, naprawdę ma swój utwór. Chciałabyś tego samego? Bardzo. No to walcz, bo jest taka realna szansa. Emilia Golec, 172 punkty w chwili obecnej. Na razie prowadzi, ale SMS-y cały czas trzeba słuchać. Rys, spacja 7 pod numer 7168. Wysyłajcie. No i co? No i walczcie o to, żeby Emilka przeszła. Ostatnia uczestniczka przedstawi się... Julianna. Julianna, to dosyć niespotykane imię. No, rodzice mi tak dali na imię, żeby właśnie nie było tego Julia, co jest, no, spotkane dosyć często. A i tak wołają na ciebie Julcia? No tak, Julka, Julia. Okej, okay, no to pozdrawiamy rodziców z tego miejsca za bardzo oryginalne imię. Powiedz, jaką piosenkę zaśpiewasz na koniec i jak się z tym czujesz, że jesteś jako ostatnia dzisiaj? Zaśpiewam chwilowe, to znaczy przez to, że właśnie jestem ostatnia, to tak nabrał się bardziej stres, ale mam nadzieję, że odpuści podczas występu. Ja też mam nadzieję, bo chwilowe to jest też druga moja ulubiona piosenka. Mam właśnie kilka słów i chwilowe to takie, które za serce mnie chwyciły od razu, więc trzymam gorąco kciuki. Wszyscy trzymają? Tak. Wszyscy trzymają, ja zapraszam do Pitera i powodzenia. No to co, Julka, jesteś gotowa? Tak, jestem gotowa. Czekaj, ty jesteś taka wysoka, że ja tu muszę spróbować trochę cię pokazać wyżej. O, teraz już jest lepiej, trochę zdecydowanie. To co, Julka, ja trzymam kciuki, żeby się udało. Głosowanie już za chwilę rozpocznie się w zakładce, teraz gramy. Rys, spacja 8, jeżeli to Julka ma wygrać. Zanim jeszcze mi tutaj zaśpiewasz, to powiedz, czy masz jakieś, nie wiem, Facebooki, czy Instagramy, coś byś chciała wypromować? Tak, mam kanał na YouTubie, na którym się nazywam Julianna JS, po prostu J i S. No i dopiero są dwa covery, ale dopiero się rozkręcam, więc będzie coraz lepiej. Na Facebooku, tak jak w tabeli widać, się nazywam, więc zapraszam do znajomych. Okej, okay. W takim razie ja już teraz zapraszam ciebie do wykonania na żywo w naszym programie. No i trzymam kciuki, żeby było tak, jak sobie to o tym, tego powiedzmy, wymarzyłaś, dobra? Tak, super. Dziękuję. To jest talent. Poznajcie ją już teraz. Nie będziemy więc opóźniać, tylko od razu zaczynamy twoje wykonanie. Chwilowe, Sylwia Lipka, w tym repertuarze Julianna Szczurkowska, proszę bardzo. Patrzysz tak, jakbyś miał w tych oczach blask, co sięga gwiazd. Nie wiem jak uśpić strach, chociaż na chwilę. Powiedz, że radę dam, radę dam. Nie mogę dłużej chować nas w drugi plan. Podpowiada logika, dosyć ran. Tam jest bezpiecznie, gdzie większa przestrzeń. Łotne serce, więcej strat, nie patrz tak. Pomóż rozproszyć mgłę, bo nawet wiatr bezsilny jest. Cieszy mnie każdy gest, dodaje wiary,
patrzeć wstecz. Zabierz mnie. Powiedz, że to nie tak. Nie mogę dłużej chować nas w drugi plan. Podpowiada logika, dosyć ran. Tam jest bezpiecznie, gdzie większa przestrzeń. Łotne serce, więcej stać. Już nie patrz na mnie tak. Wiem, że dzisiaj pokonałam strach. Nie stracę ani jednej z chwil. Jak mogłam tak marnować czas? Sama nie uwierzę w to. Oh, oh. Nie mogę dłużej chować nas w drugi plan. Podpowiada logika, dosyć strach. Tam jest bezpiecznie, gdzie większa przestrzeń. Płotne serce, nie patrz tak. Julianna, to było naprawdę coś. Jestem pod dużym wrażeniem. Na początku nie wpasowałaś się w tonację i był pewien problem, natomiast później już jak najbardziej poszło tak, jak powinno być. Czasem momentami góry były niedociągnięte, ale dosłownie tylko i wyłącznie momentami. Na uwagę zasługuje twój mocny głos, także tutaj w tej kwestii to mi się na pewno podobało. Uważam, że masz potencjał, żeby przejść do ewentualnie kolejnych odcinków. A czy tak jest? 57% od naszych słuchaczy, tyle otrzymałaś. Ja w tej chwili to wpisuję w tabelę. Zobaczymy, jak to wynika, już ci mówię. 150 punktów w tym momencie, to jest trzecie miejsce. Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie z SMS-ami i z głosowaniami oczywiście na grupie. Zobaczymy teraz, jak to wygląda u Ananasów Sylwii. Masz 92 osoby za sobą. Wpisujemy, proszę bardzo, jeszcze jedna doszła. Czyli jest 151, wyrównałaś z Olgą, ale za chwilę będziemy podsumowywać SMS-y. Kogo pozdrawiasz od siebie, proszę bardzo. Pozdrawiam wszystkich swoich przyjaciół, rodzinę całą. Nauczycieli, którzy właśnie pewnie mnie słuchają, bo dałam znać, żeby słuchać. No i dziękuję bardzo za każdy głos, bo wiadomo, każdy się liczy. No. A powiedz mi, skąd przyjechałaś w ogóle? Z Rumi, koło Gdyni. To też daleko! Tak. Skąd wy dzisiaj poprzyjeżdżaliście? Z przeróżnych po prostu rejonów kraju. Warto było? Tak, zdecydowanie. Tak, zawsze chciałam właśnie tutaj wystąpić. Oglądałam to wszystko, słuchałam i tak, ale fajnie by było i teraz no... I co, studio to... wygląda fajniej czy nie fajnie, czy gorzej? Fajnie, ale myślałam, że to jest wszystko takie większe, to się wydaje... A to takie małe, nie? O właśnie, to studio jest generalnie, słuchajcie, małe, ale jak się patrzy na wideo, no to wygląda to trochę zupełnie inaczej. Ja tobie w każdym razie bardzo dziękuję, że przyjechałaś do nas, gratuluję, no i niedługo podsumujemy SMS-y i zobaczymy, jak to wyszło, dobra? Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Fajnie. A zatem podjęliście decyzję. Marta Wieczorkiewicz wystąpi z Sylwią Lipką w trakcie trasy Szklany Centur. Natomiast Emilka Golec i Wiktoria Pyrdo mają prawo wystąpić ponownie w programie Łowca Talentów. No jest z nami właśnie ona. Cześć Marta, witamy Ciebie ponownie w studiu Radia Youngstars. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość, wygrałaś dzisiejszy odcinek. Jezus Maria, strasznie się cieszę, dziękuję wszystkim bardzo za głosy. No i to właśnie ty zaśpiewasz z Sylwią Lipką podczas trasy Szklany Centur. O Boże, cudownie. Antena twoja, co byś chciała powiedzieć? Dziękuję bardzo wszystkim za głosy, pozdrawiam moich znajomych i wszystkich, którzy mnie wspierali w ogóle, moją rodzinę, moich przyjaciół i wszystkich. Zawsze.
Marta, jedno jest pewne. Wygrałaś dzisiejszy odcinek, potwierdzamy, 358 punktów. Bardzo dużo SMS-ów otrzymałaś. Tutaj naprawdę te SMS-y bardzo ci pomogły w tym, żeby wygrać. 40-50 ananasów, 56% głosowanie na stronie. Wszystko super, no potwierdziłaś, że potrafisz śpiewać. Ja mogę powiedzieć tyle. Dziękuję ci bardzo, że przyjechałaś. Na nas. Skąd przyjechałaś, przypomnijmy? Z Chojnic. No to warto było chyba w tej sytuacji. Mama dzwoniła dzisiaj, się pytała, czy naprawdę ty będziesz w programie. No to powiem tak, nie tylko będziesz w programie, tylko jeszcze go wygrałaś dzisiaj. O Boże. Jeżeli chcesz coś jeszcze powiedzieć słuchaczom, antena twoja. Ja nie wiem, tylko dziękuję bardzo wszystkim za głosy, zapraszam na mojego YouTube'a. I nie wiem, na razie to chyba tyle i do zobaczenia do tych, których spotkam na Szklany Centur. Dziękujemy ci bardzo, Marta, za przyjazd i życzymy szczęśliwego powrotu do domu w tej sytuacji. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Patrzę w tej chwili Dominika Sozańska, oj, te łzy szczęścia, pisze na naszym czacie. Dominika, teraz się ogląda i teraz się właśnie słucha, widzisz, tak się składa. Bo pozdrawiam Dominikę, bardzo lubię jej piosenkę, już po prostu zawsze ją puszczam sobie, cokolwiek robię. Jest wspaniałą osobą Dominika. Ale Sylwia Lipka też się teraz słucha i ogląda, bo przed chwilą widziałem ją na czacie. Także również. To Sylwia, do zobaczenia. Marta Wieczorkiewicz wygrywa dzisiejszy pierwszy odcinek programu Łowca Talentów. Kolejny odcinek już za tydzień o tej samej porze od godziny 18. Zapraszamy tym razem fanów zespołu One Direction. Przypominam o zgłoszeniach. talent@radioyoungstars.pl. Druga opcja zgłoszeń to oczywiście grupy, w tym wypadku One Direction Poland oraz Remonators. I trzecia opcja zgłoszeń tylko do końca dnia dzisiejszego. Talent obranie hashtag na mojej grupie na fejsie, na grupie Jupiterki. Więc się nie zmieni.